Pirat, który chciał mieć tylko własną rodzinę. Takimi słowami można opisać człowieka, jakim był Białobrody. W dzisiejszym materiale o postaci, która w uniwersum One Piece'a była najsilniejszym człowiekiem na ziemi w swoich czasach, a jednocześnie był wspaniałym i dobrodusznym ojcem dla ludzi, z którymi nawet nie miał pokrewieństwa. Zapraszam do oglądania. Klasycznie w filmach poświęconych danej postaci zaczniemy od jej umiejętności. W przypadku Białego jest o czym powiedzieć. Nie bez powodu był nazywany najsilniejszym człowiekiem na świecie. Wykazywał się nieporównywalną siłą fizyczną oraz niezwykle tęgą posturą ciała. Zatem taki tytuł dla niego był jak najbardziej adekwatny. Przy czym warto pamiętać, że nie był głupim człowiekiem. Musiał być niezwykle inteligentnym dowódcą, skoro prowadził bitwę przeciwko głównej siedzibie marynarki. I swój cel jako tako, czyli uwolnienie Ace'a, mu się nawet powiodło. To, że Ace potem zginął, to inna kwestia. Uwolnienie samo w sobie nastąpiło. Zarazem podczas samej wojny wykazywał się niezrównaną wytrzymałością, czego chyba nie trzeba tłumaczyć, patrząc na zamieszczone przeze mnie tutaj obrazki. Oczywiście miał potwierdzone wszystkie 3 rodzaje haki, lecz jego największą bronią był owoc trzęsienia ziemi. Według Sengoku najsilniejsza paramecja na świecie. Powiedzmy wprost, Białobrody, łącząc ten owoc z jego olbrzymią siłą i haki, był w stanie w pojedynkę niszczyć całe wyspy. To nie ulega żadnej wątpliwości. Przy czym w jego arsenale ofensywnym znajdowała się także włócznia, jedna z 12 najlepszych broni w uniwersum One Piece'a. Regularnie oraz sprawnie dawny Yonko się nią posługiwał. A żeby podkreślić jeszcze bardziej, jakim potworem był Białobrody, należy przypomnieć, że będąc w zasadzie nad grobem, nadal pokonał co najwyżej zmęczonego Akainu, a jednocześnie i tak był starym oraz schorowanym człowiekiem, który walczył przez znaczną część wojny w Marinefordzie. Czy Newgate był jakąś super rozbudowaną postacią? Wręcz przeciwnie, był prostym chłopem w swoim założeniu. Czy to źle? Absolutnie nie. Po prostu spędził swoje życie tak, jak tego pragnął. I będąc prostym człowiekiem, nie był jednocześnie głupim mięśniakiem, wbrew stereotypom. Tylko zwyczajnym, inteligentnym mężczyzną, który żył wedle własnej wolności. Był z początku sierotą z biednej wioski, na którą potem wydawał wszystkie zarobione pieniądze z pirackiego fachu, co już pokazuje u niego pewien sentymentalizm i przywiązanie. Z tego co my wiemy, od młodych lat pragnął założyć rodzinę, więc pokrywa to się z byciem sierotą i wydawaniu pieniędzy na wioskę, z której pochodził. Dla jego serca stworzenie swego rodzaju domu było największym pragnieniem. Tak samo miał awersję do braku zaufania. Jego pragnienie musiało się jeszcze bardziej wzmocnić po pobycie w załodze Rocksa, która była oparta na sile kapitana i przymusie, a nie na zdrowych relacjach. Zatem Białobrody, kreując już własną załogę, kierował się tym, jaki był dany człowiek i bardzo zżywał się z każdym swoim kamratem. I dla jego podkomendnych faktycznie był kimś swego rodzaju mentorem i ojcem jednocześnie. W końcu wielu z nich wołało do niego ojcze. Ale pomimo aspektu ojcowskiego był także konkretnym, twardym, pewnym siebie i zdecydowanym człowiekiem. Zawsze wiedział, czego chce od życia i tym się kierował. Nie bał się także podejmować trudnych decyzji, jak wypowiedzenie wojny marynarce, i to raczej ze strachu przed nim jego wrogowie uwzględniali swoje plany niż na odwrót, a przy tym wszystkim potrafił być litościwy dla swoich przybranych synów. Na przykład nie miał za złe Ace'owi, że dał się porwać marynarce, czy wybaczył Składo, że został on zmanipulowany przez marynarkę i go osobiście zranił. Niemniej jego litość miała limity. Nie wolno było się zabijać między sobą w jego załodze, więc potem jak Czarnobrody zabił Tacza, chciał go dopaść osobiście i zabić. Tak samo odwaga Białobrodnego była niezrównana. Nigdy w życiu nie wycofał się z walki i za tym szła też jego upartość w działaniach. Gdy Roger opuszczał załogę Białobrodego na rzecz Rogera, Newgate bardzo się na niego wkurzył z tego powodu i nie chciał go początkowo puścić, ponieważ się z nim zżył. Dawny Yonko tak samo był dosyć nostalgicznym człowiekiem. Czy to podczas rozmów z Rogerem lub Shanksem chętnie wracał do dawnych czasów i wspólnych przeżyć. Eduardo Newgate był nietuzinkową postacią, z pewnością jedną z najsilniejszych w uniwersum i bardzo odznaczył swoje piętno w znanej nam historii, a jego legendarne słowa u progu śmierci powtórzone po Rogerze, czyli One Piece istnieje, do tej pory żyją w sercach fanów. Białobrody został zapamiętany przez wielu i aktualnie pomimo swojej śmierci jest jedną z najbardziej charakterystycznych ikon świata One Piece'a. Pewnie myślicie, że film powinien się skończyć, no bo samą postać Białobrodego już sobie omówiliśmy w całości, ale jak wspomniałem na koniec poprzedniego aktu, Newgate odznaczył się w całej historii tego uniwersum. Jest jego ikoną i znakiem rozpoznawalnym obok takich postaci jak Luffy, Ace czy Zoro. Zresztą ma nawet vibe takiego morskiego wygi, wilka morskiego, typowego pirata z baśni, który spędził wiele lat na morzu i nawet będąc w załodze Rocksa, był już znanym nazwiskiem na świecie, czego dowodem jest jego śmierć, która zapoczątkowała przetasowanie sił w uniwersum Eiichiro Ody według marynarki. Był on żywą legendą, która reprezentowała starą piracką erę, której gwiazdami były takie postaci jak Rocks czy Roger. Był ważny dla wielu postaci, wpływał na ich losy i sam brał udział w wielu wydarzeniach oraz incydentach, czego dowodem jest chociażby incydent z God Valley czy retrosy Odena, w których był czynnym uczestnikiem, albo nawet samo Marineford, gdzie przecież wielu piratów zdecydowało się walczyć na jego rozkaz. Moim zdaniem Białobrody, jako ktoś o gigantycznym znaczeniu dla serii, będzie z pewnością jeszcze latami eksploatowany przez Odę i nieraz powróci. Nadal są zresztą rzeczy, o których o nim nie wiemy, na przykład co porabiał w załodze Rocksa lub jak do niej dołączył, co tylko dowodzi tego, że pomimo śmierci dalej jest aktywnym uczestnikiem uniwersum One Piece'a. W końcu Big Mama wymieniła go na liście piratów do pokonania, Kaido miał do niego żal, że umarł jako pierwszy przed nim i znalazł sposób, by umrzeć, a on nie. I nieraz Białobrody jest wspominany w serii odnośnie dużego szacunku do jego postaci. Także myślę, że nie bez powodu jego ostatnimi słowami było One Piece istnieje, bo tak odchodzą tylko najwięksi. A Oda tą postać jeszcze wielokrotnie nam pokaże.